Temat naszej pracy to... O fotografii. O fotografii. Moim zdaniem temat bardzo szeroki, jednocześnie bardzo zawężony i bardzo wąski. Mówiący właściwie o uniwersalnym podejściu do fotografii, a z drugiej strony o naszym stosunku do fotografii, do tej obecnej, odnoszącej się do historii. Mnie się wydaje, że to jest temat, który musi poruszać fotografię współczesną i fotografię klasyczną, czyli tą, z której wychodzimy, a z której dzisiaj momentami mało korzystamy, pewnie czasami zapominamy, a bardzo ważne jest, żeby korzystać ze źródła, korzystać z bazy. Więc wydaje mi się, że skoro o fotografii, to oczywiście współczesnej, która jest dzisiaj kompletnie innym medium niż dawniej, ale przy tej podstawie fotografii klasycznej, wielkich mistrzów i tych takich podstaw kompozycyjnych, oświetleniowych, treściowych, formalnych, wszystkich, czyli taki miks współczesności na bazie klasyki. Rozpracowanie tego tematu, bo to było zadanie, które należało wykonać. Chyba przede wszystkim chodziło o to, żeby rozpracować, żeby wpaść na pomysł, w jakiś sposób zilustrować coś, co tak naprawdę najłatwiej określić słowem. Ja myślę, że jeśli chodzi o dialog między nami w kwestii o fotografii, no to oczywiste jest, że ważne jest to, jak ja pojmuję fotografię, jak ty pojmujesz fotografię, ale też jak pojmują fotografię wszyscy ludzie wokół, bo my jesteśmy jednostkami, które o tym mówią, natomiast obserwujemy, oglądamy fotografię, działamy w niej i trzeba by to jakoś pozbierać, więc jakby w tym to wyzwanie przed nami jest dosyć szerokie, ponieważ mówimy o sobie, o swoim podejściu do fotografii, jednocześnie czerpiąc z obserwacji no chyba świata fotograficznego, współczesnego również. No, tu jest też sprawa, właściwie moim zdaniem to jest też, no, rozmawialiśmy o tym, sprawa jest dwutorowa, bo po pierwsze nasz stosunek do tego, co zrobiliśmy, jest następujący. Dawniej fotografia była inna, teraz się zmieniła. I teraz sprawą widza jest to, jak on to ocenia, czy ta fotografia rzeczywiście była lepsza, zmieniła się na gorsze, bo się zmieniła, czy dawniej fotografia odnosiła się do dzieł plastycznych, klasyka, mistrzowie i tak dalej. Współczesna fotografia nie odnosi się do tego z dwóch powodów. Po pierwsze, ludzie nie za bardzo znają historię sztuki, może nie chcą za bardzo znać, ale dzięki temu nie mają pewnych ograniczeń. Fotografia do końca XX wieku, a tak możemy właściwie to podzielić, miała dużo ograniczeń. Ograniczeń, które zostały narzucone przez mistrzów, no powiedzmy, sztuki ogólnej, malarstwo, rysunek i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili ludzie, którzy nie znają tego i nie znają korzeni fotografii, robią fotografię zupełnie inną i tak, możemy do tego podejść, przynajmniej ja tak podchodzę, albo z jednej strony, znaczy mówię ogólnie o temacie, ja tu się nie określam ani po jednej, po drugiej stronie, możemy podejść tak, że albo ta fotografia jest w tej chwili gorsza, bo jest niechlujna, szybka, zbyt szybko przemijająca, albo ta fotografia dzięki temu no, penetruje kolejne nowe światy, które nie byłyby do odkrycia, gdybyśmy się dalej trzymali tej sztuki, tych wzorców takich wypracowanych właśnie przez na przykład malarstwo. Ja myślę, że fotografia dzisiaj nabrała takiej formy trochę byle jakości, szybkości, bo taki jest dzisiaj troszkę świat. Ta kwestia odróżnienia klasyki od współczesności na pewno też tą kwestię warunkują miejsca ekspozycji, publikacji tych fotografii. Kiedyś były to galerie, muzea, miejsca przygotowane specjalnie pod fotografię. Dzisiaj jesteśmy zalani obrazami w internecie, wszędzie właściwie te obrazy się pojawiają. I te obrazy nie zawsze są no, najlepszej jakości, więc ta byle jakość, mnogość tych obrazów jakby jest na pewno dzisiaj bardzo, no właśnie, pytanie, czy plusem, czy minusem. Dla mnie jakby to jest tak trochę po środku, bo dobrze, że jest dostępna, dobrze, że jest, ale z drugiej strony brakuje mi porządku w tym, brakuje mi tej takiej wartości, jeśli mówimy o kompozycji, o poprawności, o poważnej, porządnej treści. Oczywiście nurty fotografii takiej natychmiastowej, czy fotografii spontanicznej też oczywiście dzisiaj są
I tego chyba nie było kiedyś, bo bardziej dbano o takie konkretne treści. Formy. I forma jest oczywiście ważne. To jest ważne, bo dokładnie. To jest tak, że dawniej fotografia miała swoją formę i poza tą formę się nie wykraczało. Portret był portretem, pejzaż był pejzażem i te fotografie przetrwały jako wzorce do dzisiaj. Natomiast dziś fotografia jest szybka. Ona bardzo szybko umiera. To jest chwila i tej fotografii już nie ma, ale z drugiej strony, gdybyśmy się trzymali tej formy, tego pięknego oświetlenia, kompozycji nienagannej, no to nie byłaby możliwa penetracja niektórych tematów. Tak, tracilibyśmy na spontaniczności, na takim właśnie reakcji szybkiej na świat. Dlatego trudno tutaj określić plusy i minusy tego. Dobrze, że to się rozwija, ale czerpmy jednak momentami z tej naszej bazy klasycznej, z tym się też inspirujmy, nie zapominając o tym, że dzisiaj mamy nowe media, nowe możliwości. Fotografia się całkowicie zmieniła. Fotografia właściwie to już nie tylko fotografia, ale obraz, w ogóle cała sfera wizualizacji. Jest w tej chwili coś, co się nazywa obrazem, to obraz, się łączy dokładnie z wszystkim, ruchem, przestrzenią, czyli 3D, czyli fotografia ruchoma ze słowem, poezja i tak dalej. To wszystko się razem łączy. Ale to nie jest pomysł fotografów, bo Picasso i inni jemu współcześni co robili? Oczywiście. Kleili do obrazów, sypali piaskiem, kleili śmieci. Wszystko. Oczywiście, to więc nie to jest też nic nie jest nowego. Odkrycie fotografii. W dalszym ciągu ta fotografia mimo wszystko w jakiś sposób korzysta z tych takich wzorców akademickich, bo tak to trzeba powiedzieć. Jak najbardziej. I wydaje mi się, że to jest to wyzwanie przed nami, żeby to umieć przedstawić, połączyć, pokazać różnice, a jednocześnie pokazać, że to jest właściwie wszystko to samo, tylko w jakimś dzisiejszym rozwoju. A ponieważ i ty, i ja jakby zajmujemy się też edukacją fotograficzną, to mając pewne skrzywienie zawodowe, w zasadzie nie wiem, czy mnie poprzesz, ale ja uważam, że bez względu na to, czy chcę odkrywać nowe drogi, czy chcę odkrywać nowe techniki, czy chcę odciąć się od tej tradycji, można się odciąć od tradycji, chociaż to jest trudno, ale znać ją trzeba. Czyli ja mimo wszystko uważam, że historia fotografii, początki fotografii to jest pasjonujące dzieło, od którego się nie odetniemy. Z drugiej strony bardzo ciężko się odciąć od tego, pamiętając o tym, że coś takiego było, ale no, żeby to zostawić za sobą. Także to jest trochę takie pytanie dla mnie otwarte, jeśli chodzi o przyszłość fotografii. Co dalej będzie? Czy negujemy to wszystko, co było, odgradzamy się od tego, czy jednak ten cały zasób bagażu trzymamy w głowie i próbujemy wykorzystać? Ale no, dla mnie to jest wątpliwe. Nie wiadomo, co będzie. Nie jestem w stanie określić, jaka będzie fotografia za 100 lat. Tego nie wiem, bo to się zmienia, ale ja myślę, że to jest tak we wszystkich mediach. Z muzyką jest tak samo. Żeby tworzyć muzykę współczesną, trzeba mieć te podwaliny muzyki klasycznej. Z malarstwem jest dokładnie tak samo, z fotografią tak samo, nawet jeśli bezpośrednio z tego nie czerpiemy. Nawet jeśli, nie wiem, oglądamy stare fotografie, które były wykonywane tylko i wyłącznie na potrzeby rejestracji wizerunku, to tak naprawdę one już inaczej były skonstruowane niż dzisiejsze rejestracje wizerunku, jakim jest popularne selfie, prawda? To są już zupełnie dwa różne światy fotograficzne, a jeden i drugi ma jakby tą samą funkcję. Rejestrujemy wizerunek, chcemy się pokazać takim, jakim jesteśmy w tym najlepszym świetle, prawda? Te wszystkie popularne selfiki pokazują nas w takim świetle, w jakim ja się chcę widzieć. Najlepiej, najładniej, najfajniej. Jak ludzie przychodzili sobie zrobić zdjęcie dawno, dawno temu do studia fotograficznego, też ubierali się w najpiękniejsze kapelusze i ubierali najładniejsze stroje, żeby ten wizerunek zapamiętać. Natomiast kwestia trwałości. Ile przetrwa selfików, a ile przetrwało do dzisiaj, nie wiem, dagerotypów na przykład. Więc jakby to jest też kolejny aspekt fotografii, obrazu, czyli jakby właściwie wszystko już było, tylko dzisiaj mamy inną formę, nową, nowoczesną formę, ponieważ tworzą ją ludzie o trochę innym myśleniu, bo nas warunkują inna rzeczywistość. Już dzisiaj mamy zupełnie inną rzeczywistość. Więc wydaje mi się, że też jest bardzo dużo podobieństw, bardzo dużo kopii, ale już w nowej formie, no bo nowa rzeczywistość współczesna. Czyli tak naprawdę powinniśmy się martwić o to, ile z tego, co teraz się dzieje, pozostanie. Bo na pewno z tej klasyki, z tego pierwszego okresu fotografii pozostało bardzo wiele. To na pewno. No, a jaka ta fotografia będzie, to może jest mniej interesujące, tylko ważniejsze jest, ile z tej fotografii współczesnych, bo jest to pierwszą wiecznej, tak to określmy, pozostanie na dalej.
Chyba to jest najważniejsze. Co zostanie i ile z tego przejdzie do kolejnego etapu, do kolejnego nurtu, którego pewnie dzisiaj nie przewidzimy. No więc właśnie. Antoni, pomost, czyli praca we współpracy. O fotografii mówimy wspólnie, więc rozumiem, że praca też musi być wspólna. Moja fotografia jest moja, twoja fotografia jest twoja. Obie są inne, a tak jak wcześniej już doszliśmy do tego, są dziś pewnie bardzo podobne, bo obserwujemy świat, funkcjonujemy w podobnej rzeczywistości. Na pewno pracując nad tym projektem, fakt, że się znamy, fakt, że wymieniamy różne myśli, nawet niekoniecznie mówiąc o fotografii, myślę, że to wpływa bardzo mocno na wygląd tego projektu. Czy ważne jest, żeby nasze prace się od siebie różniły? Jak myślisz? Czy ważne jest, żeby były prace Beaty i Antoniego? No nie, w naszym jakby tym, nazwijmy to projekcie, podstawą było założenie, że nie prowadzimy jako takiego dialogu, nie wysuwamy twierdzenia, druga osoba się tego nie odnosi, ale chodzi o to, że ten temat, on jest specyficznym tematem i ten temat, myślę, wymaga raczej takiej pełnej współpracy, dlatego ja myślę, że my się nie przyznamy, które zdjęcia są czyje, bo w tym wypadku to nie chodzi o to. Raczej chodzi o to, żeby zobrazować wspólnie jakiś problem, a to, żebyśmy się podzielili z zadaniami w jakiś sposób techniczny, to już jest druga rzecz. Tak, to jest techniczna współpraca, czyli ty robisz to, ja robię to. Natomiast jest to pewnie wynik po prostu rozmów tak naprawdę. Nie tego, że ja zrobiłam zdjęcie, a ty na nie odpowiedziałeś, tylko raczej troszkę światopoglądu, troszkę obserwacji o tym, co się dzieje dzisiaj w fotografii i kiedyś, pewnych wspólnych myśli i pewnych myśli odrębnych, które gdzieś mają swoją metę. Myślę, że właśnie w postaci tego wspólnego projektu, gdzie ty dołożyłeś swoich 180 fotografii, a ja dołożyłam swoich 180 fotografii i z tego zrobiła się wspólna przestrzeń, która wcale w moim rozumieniu i w twoim pewnie też nie ma znaczenia, która fotografia jest czyja, który wybór jest czyj, bo nawet nie będziemy tego podpisywać wspólnie. To jest praca wynikająca to jest z rozmowy, jeden, właśnie z dialogu. No, tak, z dialogu. Początkiem była rozmowa przede wszystkim. Początkiem było telefonicznie wymiana tego, co myślimy o fotografii. O tym projekcie i to wystarczyło. Projekt nazywa się Fotografia jako pomost, czyli pomiędzy pokoleniami właściwie. Czyli nasza praca, tak mi się wydaje, ona bardzo się w to wpisuje, nawet w sposób bezpośredni. Pomost to jest połączenie, to jest jakiś łącznik pomiędzy czymś a czymś, pomiędzy jedną stroną a drugą stroną. I faktycznie, o ile nie popełniliśmy nadużycia, a moim zdaniem nie, czyli sztucznie nie podzieliliśmy fotografii, która funkcjonowała kiedyś, nie oddzieliliśmy od tego, co funkcjonuje teraz, choć wydaje mi się, że to nie jest sztuczne naciąganie, tylko tak naprawdę jest. Czyli era fotografii cyfrowej wprowadziła jednak zupełnie inny sposób myślenia tym obrazem, to myślę, że to jest chyba w wielu dziedzinach życia tak bywa, że przechodzimy z pewnego miejsca w inne, w drugie miejsce. I teraz przechodząc na przykład w to drugie miejsce, oczywiście tutaj parafrazując tą sprawę tej fotografii, która była, a teraz jest inna, my, i chyba taki też jest przesłanie tego, nie wiem jak uważasz, ale przesłanie tego zestawu, że my przechodząc dalej, idąc dalej, powinniśmy z sobą coś zabrać. Czyli powinniśmy zabrać z sobą to, co kiedyś było, bez względu na to, czy to jest modne w tej chwili, czy niemodne. Ja mam na ten temat zawsze jedno zdanie, bo ty być może pamiętasz, prowadziliśmy wspólnie warsztaty i ja zawsze podawałem taki przykład filmu o twórczości Edwarda Westona, który dla mnie jest sentencją całej fotografii i to jest to, co jest w fotografii najpiękniejsze. Wydaje mi się, że to jest coś, co łączy nie tylko pokolenia, nie tylko ludzi, nie tylko
czasy, nie tylko sposób podejścia do fotografii. To jest film o tytule Inteligentna nagość, której bohaterką jest modelka Edwarda Westona i film zaczyna się od... Widziałaś ten film? Tak, tak, tak. Film zaczyna się od tego, że od zbliżenia na ręce starszej osoby, bo to widać, przewracające kartki albumu z aktami młodej dziewczyny. Po czym za chwilę kamera odjeżdża, okazuje się, że te zdjęcia ogląda staruszka. Dokładnie miała wtedy 92 lata, bo to literatura podaje. I chyba to jest ta magia tej fotografii, gdzie nagle okazuje się, że ta staruszka, która przegląda te zdjęcia, ogląda swoje zdjęcia jako młoda osoba, ponieważ ona była modelką Westona. I wydaje mi się, że ten film i ta scena tego filmu to jest chyba najlepsza, to jest lepsze niż wszystko, co my dzisiaj mówimy na temat pomostu między dawną fotografią a współczesną. To ilustruje, jaka jest siła fotografii. My sobie prawdopodobnie nie zdajemy sprawy w wielu wypadkach, jaka jest fotografia silna. Ona może być przecież, może być groźna, to wszyscy wiemy, może być, można fotografią manipulować w różny sposób, ale ona zawsze po pewnym czasie będzie jeszcze silniejsza niż była kiedyś. Fotografia ma bardzo dużo różnych funkcji i wydaje mi się, że od takich właśnie negatywnych, tych takich manipulacyjnych, krzywdzących, trudnych, które dzisiaj są nadużywane, wydaje mi się, w różnych mediach, to też ma oczywiście piękne cechy wspomnieniowe, estetyczne. I ta scena, o której ty mówisz, tak naprawdę jest takim symbolem pomostu pomiędzy, mówiąc bardzo ogólnie, wspomnieniem, a współczesnością, czyli młodą dziewczyną, która przeżywa piękne i czasem trudne chwile z Westonem, do dzisiaj 92-letniej kobiety, która wspomina to jednak z takim lekkim błyskiem w oku. No z radością. To z radością, widać, oczywiście. Ona się odmładza, kiedy ona to wygląda. I to jest ten pomost, tutaj uruchamia nie tylko kwestię wspomnienia, ale to uruchamia bardzo dużo różnych mechanizmów. To jest ten pomost i wydaje mi się, że pomost jako w ogóle, jako tytuł całości projektu, bo nie tylko my w tym bierzemy udział, tylko jeszcze kilka innych par, które pracują nad innymi tematami. I między wszystkimi ludźmi taki pomost się zawiązuje przez to, że myślimy inaczej, ale staramy się gdzieś spotkać jednak, bo to jest jednak most, który łączy jedną głowę, jedne odczucia z drugimi odczuciami. Trzeba by tak robić, żeby się ten pomost nie zawalił, żeby on jednak nie był też pomostem donikąd na przykład, chociaż może też się tak zdarzyć czasami, że pomost też jest po prostu w otchłań i koniec. Ale myślę, że w naszym przypadku, w przypadku tematu o fotografii, ten pomost jest od brzegu do brzegu, od myśli do myśli. Natomiast nawiązując oczywiście, bo nasza praca jakby odnosząc się do historii fotografii, tak naprawdę każda z tych fotografii, których jest tam ponad 100, przywołuje kolejną historię, kolejnego twórcę, kolejne myśli, kolejne treści. I tak naprawdę moglibyśmy teraz ten pomost tutaj przeprowadzić między każdą fotografią a każdą. Znaleźć odnośniki między współczesną fotografią a klasyczną. Moglibyśmy się pokusić o takie, wiecie, połączenia, jak czasami w dziecięcych łamigłówkach, połącz cień na przykład z obiektem. Moglibyśmy tego poszukać, bo pokazujemy, nie wiem, piękny dagerotyp samego Dagera i pokazujemy już to wcześniej wspomniane przeze mnie selfie. Czy tu jest pomost? Jest. Pokazujemy fotografię kapy z frontu i możemy pokazać dzisiaj jakąś współczesną fotografię dzieci, które bawią się w wojnę na przykład. Kolejny pomost, więc oczywiście zrobiono niechlujnie, szybko i zupełnie bez jakiegoś głębszego pomysłu, chociaż to akurat temat dosyć mocny. Więc wydaje mi się, że tutaj jest mnóstwo pomościków tak naprawdę w tym temacie, które łączą różne myśli. Nasza współpraca to też pomost między dwojgiem ludzi, to też pomost pomiędzy nami a odbiorcą. Jakby tych aspektów pomostu, łączenia jest naprawdę, wydaje mi się, bardzo dużo. Gdybyśmy mieli przeprowadzić takie sznurki pomiędzy tymi wszystkimi elementami, to bylibyśmy w takiej niezłej sieci, bo wszystko się z wszystkim łączy i wszystko zadaje pytanie i tak samo wszystko odpowiada na pytania. Więc wydaje mi się, że jest tu bardzo dużo aspektów, których moglibyśmy dużo, dużo jeszcze
rozmawiać. To moim zdaniem, z tego co mówisz, to wynika jedna rzecz. Można zaryzykować twierdzenie, że w sztuce, bo mówimy o tej sztuce fotografii, droga, która prowadzi przez ten pomost, przez ten mostek, taki łączący dawno fotografię współczesną, ona tak naprawdę wiedzie w dwie strony. I to, że ta współczesna fotografia jest taka szybka i to, że ona jest taka nie do końca akceptowalna przez ludzi wychowanych na dawnych czasach, wyraźnie widać, że wspomniałaś o fotografii wojennej. No przecież Kappa to jest klasyk, to jest oczywiście klasyk fotografii wojennej. A jeśli zapytać teraz kogokolwiek z fotografów wojennych, oni robią po swojemu, doskonale, inaczej, zupełnie, czy o ile można o takiej fotografii mówić, że to jest doskonała fotografia. Ale oni się przecież wszyscy odwołują i wzorują na tym, co było kiedyś. To już nie chodzi o kadrowanie, nie chodzi o technikę, nie chodzi o myślenie, tylko chodzi o to, że był człowiek, który się odważył, nie tylko jeden, bo tych ludzi było więcej, odważyło się jechać tam, gdzie nie powinien fotograf w ogóle jechać, bo może się narazić na największe konsekwencje. Czyli jakby ten pomost, no, chcąc, nie chcąc, nie możemy zamykać z jednej strony, musimy chodzić w tą i w tą stronę. No i myślę, że tak tym naszym trochę edukacyjnym zboczeniem, że tak powiem, powinniśmy tutaj zakończyć taką rozmowę, że jednak powinniśmy ludziom, którzy wstępują w ten świat fotografii, radzić, żeby oni nie parli do przodu, tylko czasami zaglądali do tych pożółkłych, starych zdjęć, które już czasem niszczeją i które mogą zaginąć, ale one niosą takie treści, których nie przewidzieli w ogóle ci autorzy tych fotografii. Nie przewidzieli, że tak się stanie, no ale. Czyli oni pierwsi zauważyli pewne elementy, które prawdopodobnie zauważyliby później ci ludzie. Natomiast jak ja poszedłem do szkoły, pamiętam do dzisiaj, to zaczęli mnie uczyć od Alana Makota. I chyba to się do dzisiaj nie zmieniło, nie wiem. Czyli po prostu trzeba zacząć od początku.